Często pytacie, jaki rower kupić do skakania, więc w odpowiedzi na to pytanie umówiłem się z Frankiem. Chociaż posiadamy rowery przystosowane do zupełnie innej jazdy, to można na tych rowerach wykonywać techniki, które znane są w innych sportach. I tak na przykład jak Franek potrafi skakać na jednym kole na rowerze downhillowym, czyli wykonywać technikę typowo trialową, tak samo ja spróbuję, nie wiem, na rowerze do street trialu zjechać na pełnej prędkości ze schodu. Po to, żeby pokazać Wam, że wszystko można zrobić na każdym rowerze, no ale jak chcecie wyśrubować jakieś wyniki albo latać naprawdę konkretne rzeczy, to nie obędzie się bez zakupu właśnie maszyny przystosowanej do danego sportu. Na rowerach można skakać na różne sposoby. My mamy różne rowery, które różnią się dosłownie wszystkim. No i Franek, twój rower wykorzystujesz w jaki sposób? Do przeskakiwania z większą prędkością różnych przeszkód, typu z jednych schodów na drugie, bądź na przykład z jakichś większych murów na schody, takie różne kombinacje w mieście po prostu. No bo z racji tego, że mieszkam w Warszawie. Rozumiem, czyli korzystasz z prędkości, potrzebujesz amortyzatorów, żeby lądować z dużych wysokości, no i nie tracąc prędkości móc takie linie łączyć ze sobą i płynnie poruszać się po tym, co dokładnie sobie wyznaczyłeś. Okej. No ja znowu na rowerze, który nie ma żadnego amortyzatora, prędkość jest dużo mniejsza, mniej wykorzystuję rozpędy, no ale więcej skaczę z miejsca, czyli mogę, ustawiając się blisko przeszkody, wskoczyć na nią i później wykonać jakąś ewolucję, więc u mnie prędkość ma dużo mniejsze znaczenie, a u Franka jest to w zasadzie kluczowy element. Teraz pokażemy Wam sekcję typowo trialową, którą spróbuję pokonać ja na swoim rowerze, a Franek na swoim. Zobaczcie, jak to wygląda. Po przejechaniu tej prostej sekcji wniosek dla nas jest bardzo prosty. Na rowerze stworzonym do trialu dużo mniej się męczymy. Franek, jak jechałeś na swoim rowerze, to większość energii szło w zawieszenie i skupienie się, żeby utrzymać równowagę, niż na sam przejazd. Tak, czyli można przejechać taką sekcję na każdym rowerze, ale po co się męczyć? Po schodach można zjechać na każdym rowerze, no ale wygląda to zupełnie inaczej. Thank you.
tym filmie chcieliśmy Wam pokazać, że można wykonywać techniki znane na przykład z trialu, ale na rowerze służącym do zupełnie innej odmiany kolarstwa. No ale celem tego filmu było to, żeby uzmysłowić to, co Franek mówiłeś, że są pewne ograniczenia, tak? Tak, że na każdego typu rowerze zrobimy pewną ilość rzeczy z każdej dyscypliny, ale w pewnym momencie stanie się to bardzo trudne bez roweru przeznaczonego do danej dyscypliny. Tak, czyli dochodzimy w pewnym momencie do takiego momentu, że potrafimy na przykład skoczyć na murek, no ale już wyżej nie pójdziemy, no bo rower, krótko mówiąc, nie służy do tego. Tak samo ja nie zeskoczę na ogromnej prędkości ze schodów, tak jak Franek, no bo z czym do ludzi zabije się po prostu rower. Nie jest stworzony do tego, no i bez sensu w ten sposób sobie utrudniać. Podstaw na pewno warto się nauczyć, bo technika wpływa na to, że swobodnie się czujemy, nieważne jaką dyscyplinę uprawiając, ale myślę, że ten film dał Wam to jasno do zrozumienia. No i co? Nagramy coś jeszcze? Jeżeli chcielibyście zobaczyć kolejny film w tym temacie, gdzie porównamy poszczególne techniki wykonywane właśnie na takim rowerze i na takim, to napiszcie o tym w komentarzu, a postaramy się znaleźć jakiś termin, zgrać się czasowo, no i pewnie znowu spędzimy kilka ładnych godzin na nagrywaniu, ale dzisiaj na tyle dobrze się bawiliśmy, że mam nadzieję, że ten film również Wam się spodobał. No i na dzisiaj Wam dziękujemy i do zobaczyska. Cześć!